dobry, 13 grudnia w niedzielę. Dzisiaj kończę 27 lat. A tutaj są dla mnie prezenty, które zaraz będziemy otwierać. Nie wszystkie oczywiście są dla mnie. Krzyś robi zupę dyniową. Ja robię kawę i zaraz idziemy otwierać prezenty. Miody z pasieki sadowskich, jeden malinowy, a drugi z kurkumą i pieprzem kajen. Zaraz będzie trzeba zrobić z nimi herbatkę i spróbować. Który dzisiaj? Twój dzień! Szczęśliwy 13. Mój ulubiony. Dzisiaj. A co to jest? Kolor jak twoje kremy. Home Spa. Moja Mia kokosowa ma taki kolor na twarzy. Co to? Krem do rąk? Do rąk. A, no to dobrze, to używaj. Wsadź sobie do plecaka. Do pracy, żeby zawsze miał. Masz tą moją pomadkę na policzku. No nie ruszaj się, bo chcę tu spokojnie. Wysoko wrażliwi to książka, którą chciałam i o którą prosiłam właśnie na urodziny, bo chciałam zobaczyć, czy po prostu jestem beksą, czy jestem może wysoko wrażliwa. Oczywiście książka mnie nie zdiagnozuje, wiadomo, ale no po prostu chciałam przeczytać o tym trochę więcej, żeby się coś więcej dowiedzieć, a ta książka była niedostępna na Legimi. Tak więc cieszę się, że mam ją i bardzo będę chciała się za nią zabrać, bo po prostu jestem ciekawa tego tematu. Jeśli chodzi o twardocha, to również są książki, które znalazły się, zresztą wszystkie te książki znalazły się na mojej liście. Twardoch Drach i Twardoch Pokora, czyli obie te książki o Śląsku, Szczepana Twardocha. Za Dracha on chyba, czy za Morfinę wygrał Nikę. Chyba za Morfinę, może nie za Dracha faktycznie. Ale chyba ogólnie słyszałam lepsze opinie o Drachu, tak mi się wydaje. Dlatego właśnie na tę książkę się zdecydowałam. Chociaż tu są podobno te fragmenty po śląsku, które nie są w ogóle tłumaczone i które są, no na pewno dla mnie będą niezrozumiałe, ale słuchałam kiedyś jakiegoś wywiadu ze Szczepanem Twardochem. To był chyba nawet jakiś podcast, nie wiem czy nie Wojciecha Szota przypadkiem, w którym właśnie Szczepan Twardoch mówił, że on celowo nie przetłumaczył tych fragmentów, ponieważ chciał, żeby czytelnik poczuł się tak jak poczuli się bohaterowie w tym momencie po prostu, którzy też tego nie rozumieli i nie mieli przepisów jakby w trakcie rozmów, żeby zrozumieć właśnie ten śląski. No ja ze Śląskiem nie mam nic wspólnego, tak więc na pewno będzie to dla mnie ciekawe doświadczenie. No jeśli chodzi o Pokorę, to jest najnowsza powieść tego pisarza, też zbiera bardzo dobre recenzje i też jest o Śląsku podobno, bo właśnie stamtąd autor się wywodzi. Także bardzo jestem obu tych książek ciekawa i w ogóle ciekawa tego pisarza, ponieważ będzie to moje pierwsze spotkanie ze Szczepanem Twardochem. I mam tutaj dwie książki Bridget Bennett, Moja znikająca połowa. Tej książki również jestem bardzo ciekawa, to jest książka, która była bardzo popularna chyba w tym roku za granicą. Ona chyba była nominowana do jakichś nagród też, może tu jest napisane nawet z tyłu. Czy jest tutaj napisane? Nie, chyba nie ma. Ale wydaje mi się, że ta książka również była nominowana do wielu nagród. Także to jest w ogóle opowieść o dwóch, nie wiem, siostrach, czy one zostały zaadoptowane, czy coś takiego. Jedna jest biała, druga jest czarna i tutaj jest pokazane to, jak po prostu jak różnie potoczyło się ich życie, mimo tego, że są siostrami, że miały chyba taki sam start w życiu jakby od tych samych rodziców i tak dalej, to jednak jak bardzo kolor skóry zdefiniował ich dalsze życie. Tak mi się wydaje, że to jest mniej więcej fabuła tej książki. Zaraz się jeszcze tutaj z nią bliżej zapoznam, no ale też się bardzo cieszę, bo też na pewno bardzo będę chciała przeczytać i też chyba nie widziałam tej książki na Legimi, z tego co kojarzę, także super. Przeczytałam opis tej książki, mojej znikającej połowy i jednak sobie trochę nawymyślałam z tym adoptowaniem. Ogólnie chodzi o to, że obie te siostry są czarne, pochodzą z tej samej rodziny, nie są adoptowane, ale jedna jako dorosła osoba wychodzi za białego mężczyznę i jakby odcina się od tej społeczności, natomiast druga pozostaje w tej czarnej społeczności i no i wiedzie właśnie zupełnie różne życie i później ich losy się splotą ponownie za sprawą ich córek. Także no myślę, że to będzie też naprawdę ciekawa książka i tak jak mówię, nagradzana, także na pewno coś bardzo wartościowego. Od Krzysztofa dostałam piękny naszyjnik z Yes, który mam na sobie, zaraz Wam go pokażę, chociaż chyba tam go gdzieś widać na przebitce.
A od jego mamy, poza też książką właśnie, i bo te książki też są od niej, niektóre, dostałam miody z pasieki sadowskich. Miód z maliną i miód z kurkumą i pieprzem kajen. I w ogóle to jest tak cudownie zapakowane, że naprawdę nie trzeba tego w ogóle dodatkowo pakować. To jest od razu prezent sam w sobie, także jeżeli jeszcze szukacie jakichś prezentów gwiazdkowych dla swoich bliskich, to myślę, że to jest coś super. To był akurat taki zestaw dwóch miodów i do tego jest łyżeczka nawet. I te miody można sobie wybrać, to znaczy te smaki. Może być jakiś tam zwykły miód, na przykład wiecie, wielokwiatowy, czy jakiś tam inny, a mogą być takie smakowe. I ja powiedziałam, że jeden właśnie bym chciała ten z maliną, bo tak mi się wydaje, że może być bardzo smaczny, a drugi, żeby mi wybrali właśnie oni. No, także nie wiedziałam, jaki dostanę drugi, natomiast drugi jest właśnie z kurkumą i pieprzem kajen. No to wiem, że wybierał akurat Krzyś, ponieważ to są jego smaki, a poza tym on też robi ostatnio często takie szoty, które mają wzmocnić odporność z imbiru, z kurkumy, właśnie wszystko to miksuje i później każe mi to pić. To jest obrzydliwe, ale, no, ale zdrowe. Także myślę, że z takim miodem do herbaty na zimę też, też damy radę. Szkoda mi tego otwierać, bo to jest naprawdę pięknie zapakowane, ale też jestem bardzo ciekawa smaków, więc zrobię później herbatkę i się napijemy i spróbujemy. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo za wszystkie cudowne prezenty wszystkim zaangażowanym. A tutaj mam notatkę od mojej przyjaciółki, która co roku wysyłała mi najpiękniejsze kartki urodzinowe. No po prostu ja nie wiem, gdzie ona wynajduje te kartki, ale są naprawdę cudowne. I właśnie napisała mi, że w tym roku nie ma kartki, bo widocznie sklep, w którym zazwyczaj kupowała, czy miejsce, w którym te kartki zdobywała, jest zamknięty z powodu pandemii i niestety w tym roku nie mam kartki. A to było naprawdę zawsze co roku cudowne, ale dziękuję Ci bardzo, Agnieszka. To jest właśnie ten naszyjnik, który dostałam od Ka w prezencie. Uwielbiam taką delikatną biżuterię. Jeżeli w ogóle już noszę, to właśnie najczęściej jest to coś takiego bardzo delikatnego, także trafione w 100% w mój gust. Oczywiście wszystkiego najlepszego również dla Taylor Swift, z którą obchodzimy urodziny w tym samym dniu. A ostatnio wydała nową płytę, nie wiem, czy mieliście już okazję słuchać. Troszkę się uszczupliło pod choinką, ale spokojnie, jeszcze dojdą do tej prezenty. Piekę ciasto maślankowe, w razie gdyby byli dzisiaj jacyś goście, to żeby było coś do kawy. Oczywiście zawsze muszę nasyfić i oczywiście do pieczenia musi być wino, ale to jest w ogóle drink, tak naprawdę nie wino, którego nauczyłam się w Emirates. Białe wino ze Sprite'em. Takiego drinka ludzie pili w samolocie. Tak mi się wydawało, że tak w ogóle jak to białe wino ze Sprite'em, ale powiem Wam, że to jest naprawdę pyszne. No i właśnie różnych rzeczy w każdej pracy można się nauczyć. Urodzinowa pizza, brakuje tylko świeczek do zdmuchnięcia. Trzeba jeszcze otworzyć urodzinowe okienko z kalendarza. Trzynastka jest tutaj. Bardzo dużo tych podłużnych pudełeczek, znowu coś właśnie w takim stylu. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. I mamy tutaj kredkę do brwi, która jest biała. Nie używałam nigdy takiej kredki, także jeżeli wiecie, jak się jej używa, to koniecznie dajcie mi znać. To znaczy domyślam się, że to jest coś na zasadzie żelu, to znaczy też właśnie służy do ujarzmiania brwi, żeby po prostu je później... Podejrzewam, że to po prostu jest taki wosk też, bo to ma nawet taką konsystencję, żeby właśnie trzymały te brwi w... No wiecie, o co chodzi, na miejscu. Także tak mi się wydaje, że do tego to służy. Aczkolwiek jeżeli kiedyś używaliście takiego żelu właśnie w formie kredki, to koniecznie dajcie mi znać, czy to jest to, co myślę, że jest. Kiedy próbujesz pomalować rzęsy tuszem. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu Vlogmasu. Dzisiaj mamy 14 grudnia, poniedziałek. I plan na dzisiaj jest taki, że idę do pracy na popołudnie, mam kilka godzin zajęć. Ale zanim to zrobimy, to otworzymy sobie kalendarz z dzisiaj, 14 grudnia.
Czternastka jest... Ups. Czternastka jest tutaj, więc sobie ją wyjmę może na płasko jednak. Dobra, odkładam. Tutaj mamy czternastkę. I otwieramy. O! W środku coś fajnego. Taki rozświetlacz. Zaraz zobaczę, jak wygląda na skórze, ale rozświetlacz to jest coś, co mi się powoli zaczyna kończyć, więc bardzo fajnie. A wydaje mi się... Znaczy, kiedyś miałam taki rozświetlacz, trochę inny chyba. Znaczy, na pewno inny, ale też właśnie z Makeup Revolution. I sprawdzał mi się naprawdę świetnie, bardzo go lubiłam. I ten też widzę, że na skórze jest bardzo delikatny. Nie daje koloru, z czego się akurat cieszę, bo ja nie lubię, jeżeli rozświetlacz daje kolor, ale daje bardzo fajny połysk. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj. O, trochę widać, proszę bardzo, tak się błyszczy. Super, bardzo fajnie, że ten rozświetlacz tutaj mamy. Jak na razie, jak dotąd, jestem naprawdę zadowolona z tego kalendarza. Bałam się trochę, że, wiecie, będzie tutaj dużo kosmetyków, których nie użyję. A jak na razie naprawdę większość jest takich, które wiem, że będę używać. Stosownie chyba ze trzy są takie, które komuś po prostu oddam, bo, no bo nie są to moje kolory, czy nie są to kosmetyki, których ja używam. Ale no jak na 14 dni to jest naprawdę nieźle i jak na razie jestem bardzo zadowolona. Być może w przyszłym roku też skuszę się w takim razie na jakiś kalendarz kosmetyczny, tylko może jakiś trochę inny tym razem, żeby zobaczyć, co będzie w tamtym kalendarzu, ale to dopiero za rok. W ogóle wybiegamy strasznie w przyszłość. Najpierw musimy przetrwać końcówkę 2020 roku i 2021 rok. Dzień dobry, ja się jeszcze na chwilę odzywam, chociaż mamy już 15 grudnia, tak więc no muszę zacząć nagrywać nowego vloga, ale jestem w trakcie montowania właśnie tego z 13 i 14 i oczywiście jak zwykle się nie pożegnałam, także chciałabym tylko na szybciutko tutaj się pożegnać, bardzo Wam podziękować za wszystkie życzenia urodzinowe na YouTubie, na Instagramie, naprawdę bardzo, bardzo mi miło, dziękuję Wam bardzo. I jeszcze jedno takie małe ogłoszenie. Mam jeszcze dograny klip do tego poprzedniego vloga, w którym mówię o swoich planach na YouTube, na kanał, na początek 2021 roku. Ale stwierdziłam, że go teraz nie wrzucę i wrzucę go do tego vloga, ponieważ tamten vlog i tak już jest dosyć długi, dłuższy niż te poprzednie, więc materiału jest wystarczająco i po prostu dorzucę to do tego vloga, tak więc nie zdziwcie się, że zobaczycie ten sam klip, jakby to samo ubranie i tak dalej. Właśnie będzie to wynikało z tego, natomiast będę tam mówić o tym, jakie filmy pojawią się po vlogmasach w tej drugiej połowie grudnia i na początku stycznia 2021 roku, czyli te wszystkie filmy takie podsumowujące dany rok. Tak więc to by było na tyle. Ja uciekam dokończyć montować tego vlogmasa i wrzucić go Wam jeszcze dzisiaj. Po południu myślę, bo mam dzisiaj trochę pracy i nie wiem, jak się po prostu wyrobię. No ale tak czy inaczej vlogmas na pewno się ukaże. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wszystkie życzenia, za to, że oglądacie, za to, że jesteście. No sami zresztą wiecie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!